Witam, dzisiaj przedstawię wam wszystko o Jutsu, zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy opanowali technikę o nazwie Wspieranie 15 no Jutsu. Jutsu są to dosłownie umiejętności czy też techniki, których ninja używa w walce. Żeby użyć jakiejś techniki, należy użyć swojej czakry, tworząc przy tym ręczne pieczęci, choć istnieją od tego wyjątki. Tych pieczęci jest naprawdę sporo, więc poprzez najróżniejsze kombinacje można użyć dosłownie tysiące różnych technik. Ninshu, czyli pokojowa religia, jest prekursorem ninjutsu, które stworzył Hagoromo Otsutsuki. To on zrozumiał czakrę i zaczął nauczać ludzi na jej temat. Nauki te miały posłużyć ludziom, aby ci lepiej zrozumieli siebie oraz nieśli pomoc innym, jednakże finalnie przeobraziło się to w ninjutsu, czyli bardziej uzbrojoną wersję nauk mędrca sześciu ścieżek. Ninja, który słabo kontroluje swoją czakrę, stworzy osłabioną lub nawet nieefektywną technikę, która jedynie do czego doprowadzi, to do wyczerpania czakry już na samym początku walki. Ręczne pieczęci pomagają w opanowaniu swojej czakry i pozwalają na użycie techniki z większą wydajnością. Najróżniejsze jutsu różnią się oczywiście poziomem zaawansowania i są klasyfikowane do jednych z sześciu poziomów trudności. Ranga E. Najsłabsze jutsu nauczane już w akademii. Są to najzwyklejsze podstawy dla wszystkich ninja i jest to przykładowo Hengen no Jutsu. Ranga D. Są to techniki na poziomie genina i z przykładów możemy wyróżnić chociażby Konoha Senpu. Ranga C. Tą rangą określa się jutsu na poziomie przeciętnego chunina, a nawet niektórzy genini są w stanie ich używać. Z przykładów można wyróżnić Getsuge. Ranga B. Zdecydowanie mocniejsze techniki już na poziomie Jonina wymagają wysokiego poziomu czakry. Taką techniką jest chociażby Kage Bunshin no Jutsu. Ranga A. Techniki na poziomie Kage lub Jonina wymagają naprawdę dużej kontroli nad swoją czakrą, a nawet mogą być zabronione. Z przykładów można wyróżnić Rasengana lub Chidori. Ranga S. Te techniki są na najwyższym poziomie i najczęściej są ograniczone tylko dla jednego użytkownika. Taką techniką są przykładowo wybuchowe jutsu Deidary. Zwykle techniki związane z Kekkei Genkai i techniki Hidden nie mają rang, choć oczywiście czasem mogą je mieć. Główne typy jutsu można podzielić na trzy główne rodzaje. Pierwszym z nich jest taijutsu. Jest to podstawowa forma technik obejmujących sztuki walki lub optymalizacji naturalnych zdolności człowieka. Taijutsu jest wykonywane poprzez bezpośredni kontakt z energią fizyczną i psychiczną użytkownika, polegającą na wytrzymałości i sile zdobytej podczas treningu oraz zwykle nie wymaga czakry i wykonywania ręcznych pieczęci. Najprościej rzecz ujmując, to po prostu walka wręcz. Drugim z głównych rodzajów jest genjutsu. W przeciwieństwie do taijutsu, tutaj jest wykorzystywana czakra i są to techniki iluzoryczne, co oznacza, że efekt genjutsu nie jest rzeczywisty, a jest jedynie iluzją sensoryczną doświadczoną przez ofiary, która najczęściej skutecznie unieruchamia wroga. Ostatnim z głównych typów jest ninjutsu. Te techniki najprościej można opisać jako wszystko, co nie jest genjutsu oraz taijutsu. Zwykle ten rodzaj walki wymaga czakry oraz pieczęci ręcznych, choć nie zawsze. Tych głównych typów nie trzeba jakoś szeroko opisywać, myślę, że każdy jest je w stanie bez problemu odróżnić w większości przypadków, natomiast są jeszcze podtypy i jest ich naprawdę sporo, dlatego teraz do nich przejdziemy. Kekkei ninjutsu. Dosłownie oznacza techniki bariery. Akurat w tym przypadku nie trzeba zbyt wiele tłumaczyć. Są to zasadniczo techniki pozwalające manipulować barierami. Polegają na stworzeniu najróżniejszych ograniczeń, najczęściej w postaci czterech ścian, które chronią użytkownika lub zamykają przeciwnika. Takie bariery oczywiście można przełamać lub ominąć na kilka sposobów. Można to zrobić za pomocą jakiejś szczeliny, można ją rozwalić samą siłą lub można ją ominąć za pomocą ninjutsu czasoprzestrzennego. Buki jutsu. Dosłownie oznacza techniki broni. Jest to szeroko nazwana kategoria, w której używa się najróżniejszych broni, od shurikenów aż po miecze. W zasadzie wszyscy ninja używają tego stylu walki, choć nie wszyscy robią to regularnie. Niektóre rodzaje broni są na tyle często używane, że można ją uznać za wyspecjalizowaną dyscyplinę. Nie będę wszystkich dokładnie opisywał, bo zajmie to nam rok, ale wymienię je chociażby z nazwy. Są to kolejno shuriken jutsu, czyli walka za pomocą kunajów lub shurikenów, kenjutsu, czyli walka za pomocą mieczy, bojutsu, walka za pomocą kija lub bo, kusarigama jutsu, walka za pomocą a jakże kusarigamy,
Pyujutsu, walka za pomocą łuku i strzał. Są jeszcze style walki bez konkretnej nazwy, zaklasyfikowane jako podkategoria Bukijutsu i są to techniki marionetek, walka za pomocą wachlarzy czy walka za pomocą wybuchających notek. Chakura Kyuin Jutsu dosłownie oznacza techniki absorpcji czakry. Ten rodzaj technik pozwala użytkownikowi wchłonąć czakrę innej osoby i wykorzystać ją, jakby była ich własną. Naturalnie tyle, ile czakry zostanie zabrane, trafia do użytkownika, przez co przeciwnik może czasem stracić nawet możliwość poruszania się. Z ważnych rzeczy trzeba zaznaczyć, że użytkownik musi być w stanie przetworzyć wchłoniętą czakrę. W przypadku wchłonięcia Senjutsu, jeśli nie przejdą wymaganego treningu, zamienią się w kamień. Chakura Nagashi dosłownie oznacza przepływ czakry. Ta kategoria odnosi się do przepływu czakry przez obiekt, jak i do każdej techniki, która zwiększa siłę broni poprzez przepływ czakry. Najczęściej czakra żywiołów jest używana do przepływania przez broń, aby radykalnie zwiększyć ich wcześniej istniejące wartości, jak na przykład ostrość. W większości przypadków użytkownik musi dotykać narzędzia, które wzmacnia, aby zainicjować przepływ czakry, ale w niektórych wypadkach nie jest to wymagane. W zależności od tego, jakiej czakry użyjemy do wzmocnienia broni, wywoła to inny efekt, ale ten temat jest tak szeroki, że zostawimy sobie to na inny odcinek. Bunshin Jutsu dosłownie oznacza techniki klonowania. W tym przypadku również nazwa mówi sama za siebie. Za pomocą tych technik użytkownik może tworzyć swoje własne kopie lub też jego narzędzi. Najczęściej są stosowane do odwrócenia uwagi wroga, ale w zależności od poziomu techniki mogą atakować niezależnie od oryginału. Również istnieją techniki, które przekształcają inną osobę lub zwierzę w użytkownika, a nawet iluzoryczne klony. Zauważono niejednokrotnie, że jakość klonów jest obniżona w stosunku do oryginału, także są one naturalnie słabsze od pierwowzoru. Renkei Ninjutsu dosłownie oznacza techniki współpracy. Są to techniki, które łączą dwa lub więcej jutsu w celu stworzenia nowego o sile większe niż suma jego składników. Za pomocą tego stylu można zwiększać zasięg lub moc, a często też jedno i drugie. Fuin Jutsu dosłownie oznacza techniki pieczętowania. To rodzaj jutsu, który pieczętuje przedmioty, żywe istoty, czakrę, a także szeroką gamę najróżniejszych rzeczy w innym obiekcie. Techniki te również mogą zostać użyte do ograniczenia ruchu kogoś lub odpieczętowania przedmiotów z wnętrza czegoś lub kogoś, jak to było w przypadku ożywieńców Edo Tensei. Hiden dosłownie oznacza tajne. Są to techniki przekazywane z pokolenia na pokolenie w niektórych regionach lub klanach. Wiele osób myśli, że technik pokroju manipulacji cieniem może nauczyć się jedynie klan Nara, ale to nieprawda. Jest to po prostu rodzaj technik, których ten klan nikomu nie zdradza. Z tego też powodu przekazywane są drogą ustną i nie są zapisywane ani rejestrowane. Wiele z technik hidden korzystają z Yin lub Yang. Nie należy mylić ich z Kekkei Genkai, bo tak jak już mówiłem, teoretycznie można ich nauczyć każdego. Juin Jutsu dosłownie oznacza techniki przeklętej pieczęci. To rodzaj technik używanych do poddania kogoś kontroli użytkownika. Nakładając pieczęć na ciało ofiary, użytkownik poddaje pod swoją kontrolę zdolności i działania ofiary. Za pomocą tej pieczęci można zadać ofierze wielką udrękę psychiczną oraz fizyczną. Dokładne działanie Juin Jutsu jest utrzymywane w tajemnicy. Również poświęciłem osobny odcinek na temat przeklętej pieczęci Orochimaru. Jujutsu dosłownie oznacza techniki przeklęte. Działają podobnie do Juinjutsu z tą różnicą, że użytkownik nie musi nakładać pieczęci na wroga, aby go przekląć. Najbardziej znanymi Jujutsu są techniki Hidana. Kinjutsu dosłownie oznacza techniki zabronione. Są to, jak nazwa wskazuje, techniki, których nie można uczyć ani używać z różnych powodów, jednakże główne powody to: technika jest szkodliwa dla samego użytkownika, przykładowo Rasen Shuriken, który ranił Naruto. Technika narusza prawa natury, przykładem niech będzie Edo Tensei, które to reinkarnuje zmarłe osoby, składając innych w ofierze. Oraz ostatnim głównym powodem jest zbyt duże pole rażenia, które spowoduje ogromne szkody lub nawet zniszczenie całej wioski, przykładowo Dohatsuten. Pomimo zakazu, używanie technik nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych, z wyjątkiem tych, które wynikają z samych rezultatów techniki. Przykładowo, nikt nie wsadzi Naruto za używanie Rasen Shurikena, ale jakby użył go na wiosce, to już tak. Badanie i tworzenie Kinjutsu jest już karalne, ponieważ Orochimaru został zmuszony do ucieczki z Konohy po tym, jak eksperymentował na ludziach. Iryo Ninjutsu dosłownie oznacza techniki medyczne. Są to techniki związane z leczeniem, a także z manipulowaniem własnym ciałem lub ciałem innej osoby. Najczęściej praktykowane przez shinobi sklasyfikowanych jako medyczni ninja.
Stosowanie tego ninjutsu wymaga bardzo zaawansowanej kontroli czakry, a także rozległej wiedzy na temat ziół, lekarstw, ludzkiej anatomii, a nawet trucizn. Techniki te mogą również służyć jako atak, mogą zostać wykorzystane do wytworzenia trującego gazu, uszkodzenia układu nerwowego celu, ataku za pomocą skalpeli z czakry, czy też wykorzystując kontrolę nad czakrą do używania nadludzkiej siły, tak jak to robiła Tsunade czy Sakura. Nin Taijutsu. Dosłownie oznacza techniki ciała ninja. Jest to styl walki, który obejmuje użycie ninjutsu oraz taijutsu, najlepiej widoczny w anime Fukumogakure, konkretniej przez 4. Raikage. Używał on połączenia taijutsu oraz ninjutsu w celu uzyskania tzw. trybu uwolnienia błyskawicy, co zwiększało jego siłę fizyczną, wytrzymałość, szybkość i refleks. Saiseijutsu. Dosłownie oznacza techniki regeneracji. Jak sama nazwa wskazuje, za pomocą tych technik użytkownik może leczyć swoje ciało z obrażeń. Niektóre techniki mogą być tak silne, że są nawet w stanie oczyścić organizm z trucizny. Rozróżnia się dwa główne sposoby na regenerację. Pierwszy to zastosowanie na sobie medycznego ninjutsu, a drugie to gromadzenie ogromnych ilości pokładów czakry w celu naprawy ciała. Wadą tych technik jest to, że czym więcej ich używasz, tym bardziej skracasz swoją żywotność, ponieważ komórki organizmu mają ograniczoną liczbę razy, gdy mogą się podzielić, a więc regenerując ciało, jednocześnie skracamy sobie życie. Senjutsu. Dosłownie oznacza techniki mędrca. W skrócie jest to wyspecjalizowana dziedzina jutsu, która obejmuje wykorzystanie energii naturalnej, a praktykujący senjutsu są znani jako mędrcy i mogą mieszać energię naturalną ze swoją własną, co ogólnie zwiększa ich moc. Więcej o senjutsu znajdziecie w odcinku, który temu poświęciłem. Jikukan ninjutsu. Dosłownie oznacza techniki czasoprzestrzenne. Są to techniki, które pozwalają użytkownikom manipulować kontinuum czasoprzestrzennym. Manipulując określonym punktem w przestrzeni, mogą oni wypaczyć wszystko, co jest celem, w pustkę wymiarową i natychmiast teleportować je w inne miejsce. Wydaje się również, że każda technika czasoprzestrzenna ma swoją własną, unikalną pustkę wymiarową, do której inne techniki normalnie nie mają dostępu. Jednakże doświadczony użytkownik może zsynchronizować swój wymiar z innym, aby uzyskać do niego dostęp, jednakże wymaga to naprawdę ogromnej ilości czakry. Oprócz tych wszystkich podtypów istnieją jeszcze techniki polegające na wykorzystaniu różnych limitów krwi, Kekkei Genkai, Kekkei Tota, Kekkei Mora czy Dojutsu. W każdym razie do wykorzystania tych technik wymagane jest coś więcej niż po prostu nauka. Bez odpowiednich genów nie da się po prostu użyć niektórych technik, tak jak Naruto nie użyje Amaterasu bez Sharingana. Nie chcę mówić drugi raz o tym samym, dlatego wszystkich zainteresowanych odsyłam do filmiku poświęconemu właśnie Kekkei Genkai. Podsumowując, jak widać, Naruto jest całkiem mocno rozbudowane i praktycznie każda technika jest przypisana do jakiejś kategorii, a niektóre nawet do podkategorii. A do stworzenia tego filmiku natchnęło mnie tak naprawdę to, że wiele osób myli techniki Hidden z Kekkei Genkai. No i również to, że dzięki takim filmikom ja też rozszerzam swoją wiedzę na temat Naruto. I to już by było na tyle. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o godzinie 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!